Cześć, zapraszam was do drugiej części. Drugiej będziemy do Hawks. Będziemy robić kolejne misje. Oczywiście na profilu kryptonimie śmierć. Będziemy robić misję Cobalt. Dałeś sobie radę w trakcie pierwszej misji, Crenshaw. Dzięki temu zyskamy reputację liczącego się gracza na polu wojskowości. Zatwierdzam twoją promocję na dowódcę szwadronu. Gratulacje, Crenshaw. Powodzenie w operacji na Bliskim Wschodzie pomogło naszemu działowi pozyskiwania klientów w podpisaniu nowych kontraktów. Jeden z nich dotyczy pracy dla Dyrektoriatu Pokojowego Narodów Zjednoczonych. ONZ zaoferowało nam próbny kontrakt na zapewnienie wsparcia powietrznego dla Unii Afrykańskiej. Unia toczy krwawą wojnę z buntowniczą, partyzancką armią Ludzi Boga, dowodzoną przez byłego lokalnego przywódcę generała Akuje. Rozkazy są jasne. Macie przeprowadzić ataki powietrzne na pozycje buntowników na południe od stolicy. Zniszczycie szereg celów wojskowych i obiektów w obrębie strefy walk. Po raz pierwszy będziemy działać pod egidą Narodów Zjednoczonych. To fantastyczna szansa dla naszej firmy. Rebelianci dysponują szwadronem myśliwców na pobliskim lotnisku, a więc możecie się natknąć na wrogie samoloty. Jeśli nie ma pytań, możecie się rozejść. Powodzenia i udanych łowów. Polecimy sobie tym samolotem F4G Advanced Field Us. Zobaczymy, jak się będzie lat.
Prostokąt Tutonia. Mam pan na radarze. Kurs 090. Odległość 20 mil. Nie wykrywam drogi kontaktów. Lotkosiarz przyjąłem. Zero zagrożeń. Czekajcie na szczegóły misji z dowództwa. Waszym pierwszym celem będzie szereg magazynu pojazdami. Są one kluczowym wsparciem logistycznym dla armii Ludziboga. Zniszczenie ich utrudni buntownikom działania w tym rejonie. Przyjęliście? Słyszymy cię, Lima Charlie. To coś więcej niż zwykłe bombardowanie obozu buntowników. Musimy zadać poważne straty. Załatwić generała Aku i Maracu. Lotkosiarz, pamiętajcie, aby zaatakować cele naziemne bombami grawitacyjnymi. Pociski zachowajcie na cele powietrzne. Naprowadź celownik na cel bombę. To zagwarantuje trafienie. Nie musisz nam robić wykładów wyrocznie. Wiemy, co mamy robić. Magazyny buntowników pojawiły się na waszych tak mapach. Widzimy magazyny. Pociski uzbrojone. Natychmiast wchodzimy. Hej, Gasper, dlaczego używamy zwykłych bomb? Przecież to średniowieczna technologia. Bo są tanie, niezawodne i zamieniają kilka celów w jeden ogromny krater. Teraz czaisz? Te bomby wcale nie są takie stare. W finezji, ale są efektywne. Jak
Mam pański cel, szefie. Już po nim. Broń namierzona. Dowódca Kruger zniszczył. Atakuje przystęp. Mam widok na magazyn amunicji i rebeliantów. Lot kosiarz, uwaga. 15 minut do punktu MIGO. Musicie zawrócić i wracać do bazy. Przykręczą, spróbuję. Ja się piszę na następne podejście. Tak? Stawiam 20 szkręczą? Tu się grał sporą kasę, nie zawiedź mnie, chłopie. Namierzam garnizon lądowników na 12. Ten piszony będzie czołga w danie. Trafienie. Garnizon rebeliantów zniszczony. Lot kosiarczych szacunków ponad 90% oznaczonych celów zostało permanentnie wyeliminowanych. Tu kosiarz 3-1. Mamy wracać do bazy, czy kontynuujemy na rozkazy? Krzysztof, czekaj się. Chwili te bandytów startujących są w waszych pozycjach. Będzie to dziennik, bez skrytykowania szybkie samoloty w okolicy. Roger. Wyrocznik nasz trzyma na punktach pojedynku. I bursztów w odstąpie. Kierujesz na kraniec strefy bojowej. Co mamy robić? Lot kosiarz. Wywiad sugeruje, że ten odrzutowiec to prywatny samolot generała Kikuje. Możecie wyeliminować eskortę, ale odrzutowiec nie może zostać zniszczony. Przyjęliście? Lot kosiarz, przyjęliśmy. Atakujemy eskortę. Bez odbioru. Bandyta na 12. Cel. Uniknięto pocisku. Drogi samolot zwrócony. Twoje szpotkiego, wybierz level 4 i 2-3. Odbijam w prawo. Namierz tego gościa przy strałach. Nie zaskoczony. Dobry strzał, dowódco klucza. Do diabła, ci frajerzy nie wiedzą jeszcze z kim zadarli. Partnerstwa, o, proszę, zaraz was załatwię. Lotko od generała zbliża się do tak chyba wnioskowe nie wchodzi się zejo. Podane w tło. Lotko, parę tutaj. Nogi. Lotko się sztu wyrocznia. Potwierdzam, samolot generała zmienia kurs. Idzie po szturm. Eskortujemy go teraz do strefy bojowej. Kasper bez odbioru. Dobra robota, lotko siarz. Dowództwo lotu zostało zawiadomione. Po wylądowaniu czeka was dokładny raport bezpieczeństwa. Potwierdzam, opuśćcie strefę bojową i wracajcie do bazy. Misja wykonana. Udało nam się pojmać Akuje i pokrzyżować szybkich ALB. Za doprowadzenie generała przed Trybunał Sprawiedliwości ONZ należy. Wracajcie do COC i złóżcie raport. Bez odbioru. Nieźle jak na pół dnia roboty, co szpon? Całkiem nieźle. Kolejną misją będzie Black King. Operacja Kobalt była ogromnym sukcesem. Miejscowy rząd przesłał do ONZ depeszę, w której informuje, że buntownicy proszą o zawieszenie broni. Upewnię się, że wasz wkład w tę operację zostanie przedstawiony zarządowi. Tymczasem udało nam się podpisać kolejny, niezwykle ważny kontrakt. Mamy wesprzeć wojska NATO działające w Środkowej Azji. W ciągu ostatnich 3 miesięcy w tym rejonie doszło do szeregu ataków terrorystycznych. Buntownicy kryją się w wysokich górach, tuż za granicą kraju. NATO kilkakrotnie ostrzegało rząd sąsiedniego kraju, aby przestał udzielać schronienia terrorystom. Do tej pory groźby te nie odniosły skutku. Podpisaliśmy kontrakt na wykonanie uderzenia z powietrza i wyeliminowanie obozów terrorystycznych. Jest pewne, że lokalny rząd wyśle swoje myśliwce przeciwko naszym samolotom. Musi eskortować bombowce w drodze do celu i z powrotem. Za wszelką cenę macie chronić te powodzenia, panowie. Dobra, samolot. Mamy. Może. Nie, tego nie możemy użyć. Widać. Ani. Pionow zlot. Ale nie polecimy. Polecimy MIG-29 furgon. Przeprowadzicie patrol bojowy nad górami w ramach wsparcia operacji antyterrorystycznej NATO.
Niestety lokalny rząd nie chce z nami współpracować. Możecie się więc spodziewać patroli wroga. Trud bombowców Artemis w Krytonim Kaczor przeprowadzi nalot na obozy szkoleniowe terrorystów ukryte w kompleksie jaskiń w górach. Oczekujemy, że wróg wyśle swoje patrole myśliwców przeciwko Kaczorowi, gdy tylko bombowce przekroczą granicę. Tam jest ochrona Kaczora. Zrozumiano? Przyjęliśmy dowództwo lotu. Będziemy trzymać bandytów z dala od Kaczora. Wyrocznia tu Kasper. Dotarliśmy do Kaczora. Trzymamy się za rączki. Dobrze pan widzieć, lotkoziarz. To nie trzeba lepiej nie chodzić samotnie. Lot samolotów przechwytujących zmierza ku Kaczorowi. Zbliżają się. Zrozumiałem, wyrocznia. Czekam na rozkaz dowódcy. Kasper bez odbioru. Lotkoziarz, macie pozwolenie na zaatakowanie bandytów. Tuż po. Atakujemy patrol graniczny. Rzucili przeciwko nam chyba połowę swoich sił powietrznych.
Kaczor, dotarliśmy do punktu nawigacyjnego Charlie i rozpoczynamy tranzyt przez strefę SAM. Lot Kosiarz, uwaga! Trasa Kaczora przez strefę SAM jest oznaczona na waszych tak mapach. Lećcie dokładnie tą trasą, szukajcie SAM-ów oraz baterii przeciwlotniczych wroga wzdłuż wyznaczonej mi. Atakujcie i zniszczcie wrogie jednostki przeciwlotnicze, zanim ostrzelają Kaczora. Tu Kaczor, dolatujemy do punktu rozpoczęcia. 8 minut. Lot Kosiarz, SAM-y są osłonięte i ciężko będzie je trafić z ostrego kąta i użyć ERS, by przygotować podejście. Lot Kosiarz, musicie znaleźć dowódcę Kosiarza. Musicie zaatakować spustka floty za namierzą Kaczora. Tak się! Natychmiast atakuje. Bójka poszła! Kosiarz, tu wyrocznia. Prawie wszystkie samy wyeliminowane. Dobra robota. Dziękuję wszystkim za gierkę. Do zobaczenia, do usłyszenia i może sobie polatamy w kolejnej części.